przed drogą daleką. Lasota cały promieniał od trzęsia, które zaczęło dostrzegać w końcu go. Ciepłe popołudnia i wieczory, szacunek ludzi, dobrobyt, miłość żony Marty. Zaiste nastały piękne czasy, rzucił się wir życia, a kiedyś metafizyka. Dzisiaj chciał korzystać z rozkoszy dających trójwymiar. Na rautach i bolach bywał, tak silna potrzeba w nim tkwiła. Towarzystwa ludzi wokół, w samotności czuł niepokój. Przed drogą daleko, portalem dla niego, to wszystko do czegoś większego. Śnił dziwny sen, noc stale, piął się na schody stare. W końcu otworzył podwoje, widział pokój z nieznanym gościem, tworzącym listy do koper. Kiedy skończył, weszli pracownicy, rozwieszając czarne kiry. Wieńce szarfami obwiązanymi, Lasota patrzył i się dziwił. Zaczęli chodzić żałobnicy, znał wielu z nich. Była kobieta zawoalowana, to jego Marta. Dopisek wydawcy pamiętnika. Lasotę zabiła spadająca cegła z dachu.